cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie. Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się w mieszkaniu młodego artysty Rafaela Bartczaka. Jak to widzicie, proszę Państwa, są jego obrazy, które malował. I chciałbym, Panie Rafale, żeby Pan troszeczkę przybliżył na temat tych obrazów, gdzie po prostu opowiedział Pan o sobie. A więc tak, maluję odkąd ukończyłem 10 lat. Wszystko zaczęło się, że nauczyciel pochwalił rysunek na zeszycie i w ten sposób wzbudziła się moja pasja do malowania. Na początku miałem książki w domu i z książek jako dziecko zacząłem odmalowywać rysunki, ale szybko odkryłem chęć twórczości w sobie, zacząłem tworzyć pierwsze kompozycje i tak powstała moja pasja, która trwa do dzisiaj, do farby i pędzla. Tak. A jaką Pan techniką maluje? To jest akrylowa farba na papierze. Co to te obrazy przedstawiają? Czy to widzę, że jakieś kwadraciki, czy to jest wizja Pana? Tak, to są wizje, które się pojawiają i zaraz przelewam je na papier. Przeważnie są to pejzaże lub portrety, symbolicznie przedstawione. Z figur geometrycznych, z różnych części kolorowych, bo ja kocham kolory. Czy Pan już miał jakąś wystawę? Miałem już wiele wystaw. Ja mieszkam w Świnoujściu od 2008 roku. Jestem urodzony i wychowany w Niemczech, dwujęzycznie w mowie i w piśmie. W Niemczech mieszkałem w Dortmundzie, tam miałem wiele wystaw. Wszystko zaczęło się od szkoły. W mojej szkole, do której uczęszczałem, miałem kilka wystaw. Poza szkołą też miałem w Bochum, w Essen i w Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie kilka wystaw. A co Pana skłoniło właśnie, żeby przyjechać tutaj do Polski i akurat te Świnoujście? Po prostu patriotyzm mnie skłonił do przyjechania do Polski. Miało się już swoje mieszkanie, więc tylko wystarczyło pracę znaleźć i tutaj zostać. Teraz ostatnio, jak ja mi wiadomo, wystawę ma Pan tam W Przytorze, w Domu Kultury. Od 1 grudnia 2018 roku. Panie Rafaelu, czy tu w Świnoujściu miałem Pan jakieś wystawy? Owszem, miałem tutaj wiele wystaw, odkąd tu mieszkam. W Domu Kultury MDK i po tej stronie i na Warszawie. W Domu Kultury teraz mam w Przytorze, w bibliotece miałem i we Forcie Anioła miałem. A poza Świnoujściem już miałem w Międzyzdrojach Domu Kultury. I jak tam w Międzyzdrojach było? Był jakiś taki odzew po prostu? Był. Wernisaż odbył się skromnie, publika nie była za duża, ale byłem pozytywnie oceniony, nawet do Picassa porównany. O, no to ślicznie, ślicznie. No widzicie Państwo. Proszę Państwa, mamy... Nie musi człowiek mieć wykształcenie plastyczne, czy po akademii plastycznej. Wystarczy o taki człowiek, który ma zdolność. I swoją pasję po prostu. I swoją pasję. Można by było, proszę Państwa, o, tu jest jego pierwszy obraz. To jest jeden z moich pierwszych obrazów, który był uważany za bardzo udany. W Niemczech był bardzo uznany. To Pani ta wychowawczyni, ta, która uczyła Pana, tak? Tak. O, no widzicie Państwo, no niestety, kto się zna, to na pewno oceni te obrazy Pana Rafaela Bartczaka. Panie Rafale, co na dzisiejszy moment z Panem malarstwem się dzieje? Obecnie mam zamówienie do Warszawy, ponieważ znajomy pisze bajki dla dzieci i u mnie do tematu zamówił obrazy. Ale jaka to bajka? To jest o zwierzątkach, o kaczce, o kotku, o sobie. Aha. Tak. I jeszcze miasteczko zamówił i chłopca u mnie. No. Także cieszy się Pan z tego? Bardzo się z tego cieszę, że jestem potrzebny, że moje obrazy zostaną wykorzystane. No właśnie, właśnie. Widzicie Państwo? Proszę Państwa, widzicie młody człowiek, jaki talent. Naprawdę, Świnoujście potrzebuje takich ludzi, młodych ludzi po prostu, żeby promować. Do widzenia Państwu.